Towarzysze z kosmosu, część pierwsza. Dobrze, że usiadłaś, bo znalazłem najlepszy prezent urodzinowy dla Billego. Szczerze w to wątpię, Martin, ponieważ to ja już kupiłam najlepszy prezent. Japa ma prezent. O, chwileczkę, Japa. Popatrz na to. Czy dobrze rozumiem? Kupiłeś Billiemu serpentynę w sprayu? Nie jakąś tam serpentynę. To super wielka puszka serpentyny. No, super wielka nuda. A po co Billiemu coś takiego? Myślę, że mógłby zrobić tak. Bardzo dojrzały pomysł. Billy nie będzie się bawić głupią zabawką. Jest dorosły. Przynajmniej tak mi się wydaje. Taka jesteś wyrafinowana? Jaki masz dla niego dorosły prezent? Mój prezent jest zajmujący i rozwijający intelektualnie. Chcesz mu dać robactwo na urodziny? Jestem pod wrażeniem. Ujmujący pomysł. To mrowisko. Billy będzie mógł patrzeć, jak mrówki budują kolonie i wspólnie kopią tunele. Tak, na kilka sekund zabawy wystarczy. Billy lubi to. Cacko, to jest muchołówka. Prawie taka fajna jak serpentyna. A kto to wie, co się spodoba Billemu? Tak naprawdę nie mamy pojęcia, co on robi w wolnych chwilach. Masz rację. Nie wiemy, skąd pochodzi. Nie mamy nawet pojęcia, jakie nosi kąpielówki. Japa! Zabierz roślinkę! No, on je lubi, Japa. Bez nerwów? Ja je ocalę! Widzisz? Lepiej mieć pod ręką serpentynę. No to klops. Prezent dla Billego się zniszczył. Teraz możesz poszukać prezentu, który się Billemu naprawdę spodoba. A gdy go znajdę, to ty za niego zapłacisz. To centrum. Idziemy. Ej! Martin Tajemniczy, witaj. Diana Lombard, witaj. Japa Jaskiniowiec, witaj. Jak leci? Wiesz co, Billy, dziś w kinie grają naprawdę super horror, bardzo straszny. Chcesz się przejść? A może wolisz filmy akcji i tak dalej? Dzięki za zaproszenie, ale mam już na dzisiaj plany. Wiesz, Billy, w naszej stołówce było wczoraj to, co lubisz najbardziej. Zgadnij co? O, szkoda, że nie wpadłem. A czy ta dobra książka? Nie, jestem zbyt zajęty. Cześć, mamo. Co tam robisz? Pozyskuję plazmową wydzielinę z tego pozaziemskiego organizmu. Super! Prawdziwa pozaziemska plazma. Składa się z chlorku sodu, dwuwęglanu potasu, halonu i wody. Czy nie są to wszystko substancje używane w gaśnicach? Masz zupełną rację. Koncentrat tej plazmy zamraża wszystko, z czym się zetknie. Przejdźmy do rzeczy, dobrze? Zajmiecie się serią wypadków, do których doszło ostatnio na pustyni w Nowym Meksyku. Ludzie po przebudzeniu stwierdzają, że brakuje im drobnych części ciała. Drobnych części ciała? Co ciekawe, ludzie ci nie pamiętają, żeby ktoś im cokolwiek usuwał. Musicie sprawdzić, czy coś łączy te wszystkie osoby. Pewnie, jasne. A przy okazji, robiłaś może ostatnio jakieś zakupy? No wiesz, mamy ten dzień. Może chcesz coś z Nowego Meksyku? Jakiś prezent dla kolegi? O czym ty znowu opowiadasz? Co mu się stało? Pewnie woskowina przesączyła mu się do wnętrza czaszki. Nie mamy na to czasu. Billy, wyślij ich już na miejsce, proszę. Robi się, mamo!
dobry! Czy jest tu kto? Może ten, kto ukradł jej drobne części ciała, wrócił po to, co zostało. Tak, brakuje pani zębów, istotnie. Czy chciałaby pani jeszcze o czymś opowiedzieć? O czymś niezwykłym? O czymś nietypowym? Tak, pamiętam także, że miałam sen. Byłam zupełnie sama. Potem ujrzałam błysk białego światła, tak jakby mnie zamroził. Wtedy się obudziłam. Raz śniło mi się coś podobnego, tyle że tamtego wieczoru zjadłem 12 zapiekanek. Dziękuję. Mam tylko nadzieję, że ten, kto to zrobił, już nie wróci. Ciekawe. Nie ma śladów włamania. Nikt się tutaj nie wdarł. Nie wydaje ci się dziwne, że ukradziono jej tylko zęby i nic innego? Japa znajduje ślady. Wspaniale, Japa. Nareszcie coś mamy. Użyję niezbędnika, by zbadać tę maś. Niezbędnik szpiega włączony. Wybrano skanowanie śluzu. Analizuję dane. Próbka wykazuje śladową radioaktywność. No jasne, to musiał być radioaktywny potwór. Czytałem o nich w japońskim magazynie naukowym. Masz na myśli fantastykę naukową? Uważaj, pani pracuje w Departamencie Obrony. Uważaj, i co z tego? Gdybyś przeczytał jej dosie, wiedziałbyś, że przeprowadza eksperymenty dotyczące energii atomowej. Stąd promieniowanie. Dobra, więc to tylko jedna z prawdopodobnych teorii. Cześć, co jest, Chuck? Przychodzisz do pracy, choć masz urlop? Chyba ktoś tu chce podwyżkę. A, to dziwne. Nie możecie rozpoznać po tylu latach pracy? Spokojnie, za chwilę wszystko naprawimy. A, już, teraz działa. O, Chuck! A? Ja na pana miejscu kazałbym sobie zwrócić pieniądze za szampon. Ciszej! Obudziłem się i brakowało mi całych garści włosów. Nie wiem, jak to się stało. Będę musiał kupić kapelusz. Spójrz, zalane fioletowym glutem. A, Martin, naukowo nie mówi się glut, tylko produkt uboczny procesu z udziałem substancji radioaktywnych. Powtórzę. Spójrz, zalane produktem ubocznym procesu z udziałem substancji radioaktywnych. Glut. To czy ma pan nam jeszcze coś do powiedzenia? Pamięta pan coś? Tak, tak, jeszcze jedno. Miałem taki dziwny sen, tak. Byłem zupełnie sam, wokół mnie pustka. Wtedy uderzyła mnie wiązka białego światła. Poczułem się, jakbym zamarzł. Wendy miała taki sam sen. O, teraz wszystko nabiera sensu. Moim zdaniem mamy do czynienia z całą bandą radioaktywnych demonów. To dzwoni mama. Co się dzieje, mamo? Właśnie otrzymałam wiadomość, że włamano się do pobliskiej elektrowni atomowej. Podejrzewany jest ten mężczyzna. O, on nie mógł tego zrobić. Siedział tu z nami. O? Elektrownia jest doskonale strzeżona. Nie ma mowy, żeby Chuck czy ktokolwiek inny się tu włamał. Może film? Strażnik powiedział, że kamery ochrony wyłączyły się, gdy doszło do włamania. Nie ma filmu. Chyba coś znalazłam. Coś jakie? Wybrano skanowanie śluzu. Znam sposób, by się przekonać. Analizuje dane. Substancja nieznana. Zawiera ślady ludzkiego DNA. Ludzkie DNA? Lepiej, żeby Billy rzucił na to okiem. Musi być jakieś logiczne, naukowe wyjaśnienie. Logiczne? Naukowe? A jak zamierzasz wyjaśnić, gdzie się podziały te części ciała, albo jak Chuck znalazł się w dwóch miejscach naraz? Zrozum, tutaj działają siły nadprzyrodzone.
Następna osoba na liście to laborant obsługujący rentgen w szpitalu. Może od niego się czegoś dowiemy. Myjcie zęby. A może dałbym Bilemu elektryczną szczoteczkę na urodziny? Jasne! Dołóż mu nić dentystyczną i płyn do płukania ust. Wiesz co? My nawet nie wiemy, czy on myje zęby. I czy w ogóle ma jakieś zęby. Tak, to dziwne. Jest naszym kolegą, ale nic o nim nie wiemy. Co tu dzieje? Nie wiem. Ktoś się włamuje! Szybko! Kryć się! Może wreszcie czegoś się dowiemy. Stój spokojnie! Hej, przecież to ten laborant. Racja, to on! Co pan tu robi tak późno w nocy? Chyba jest chory. Co to jest? Nie wiem, ale coś tu nie gra. Ucieka przed nami! Wybrano sieć. Mam cię! On wydostaje! Wybrano pluskwę XX. Trafiony! Teraz go mamy! Jesteśmy. Jeszcze raz sprawdź odbiornik, to niemożliwe! Jesteśmy na jakimś pustkowiu. Cel powinien być dokładnie tu. Ja pani widzi, potwór. Naprawdę nie lubię gubić tropu. Martin! Coś tutaj jest. Masz rację. Coś jakby niewidzialny mur. To chyba jakiś budynek albo co? Może są nawet drzwi, ale jak mamy je znaleźć? Mam całkiem niezły pomysł. Spróbuj, a będzie to twój ostatni pomysł. I znaleźliśmy jakieś drzwi. Otwiera. Chodźcie, zajrzyjmy tam. To niemożliwe. Liczyłem, że ten dzień nigdy nie nadejdzie.
Alabama skóra od gęś. O co ci chodzi, stary? To niesamowite. To chyba jakiś statek kosmiczny obcych. Mają takie urządzenie, które pozwala im się ukryć. Pewnie masz rację. Jakie są szanse, że to przyjaźni obcy? Nieprzyjaźnie obchodzą się z zębami i włosami. Tam jest jakieś światło. Może ciszej trochę. Spójrz, rozmawialiśmy z tymi ludźmi. To chyba raczej jakieś zewnętrzne powłoki tych ludzi. Ale jak? Brakujące części ciała. Ktoś albo może coś stworzyło kopię tych ludzi, używając fragmentów DNA. Więc ten, kto mieszka na statku, wcielał się w ludzi, by kraść materiały radioaktywne. Dlaczego? Chyba się zaraz dowiemy. Tylko nie za blisko. Tu może być silne promieniowanie. Niebywałe! Bezkształtnie obcy! Myślałem, że to tylko mit. Szkoda, że to nie jest mit. Już stąd nie wyjdziecie! Martin, może wymyśliłbyś jakiś plan? Co ty na to? Jest tylko jeden sposób. Użyć niezbędnika. Puśćcie ich! Billy! Co on tu robi? Przyszedł nam z pomocą. Billy, ostrożnie! Ty, Gunther! Nareszcie cię mamy! Billy, to ty znasz tych obleśnych zbirów? To nie jest żaden Billy! Ma na imię Gunther! Billy, co ty na to? Miałem na imię Gunther, ale to było dawno temu. Zmieniłem się od tego czasu. Możesz zmienić kształt, ale nie to, kim jesteś. Zawsze będziesz jednym z nas. Zmieniłem się już. Byłeś naszym wielkim wodzem. Teraz pracujesz dla nędznych ludzi. Billy, wielkim wodzem? On się boi własnego cienia. Złapali nie tego stwora. Po czyjej jest stronie? Teraz już sam nie wiem, o co tu chodzi. I zapłacisz za swoje oszustwa. Łap, Martin, użyj tego. Gaśnica z samochodu? O nie, Billy powinien przeczytać poradnik Ratowanie ludzi dla każdego. Użyj jej i tyle. Billy musiał wiedzieć, że się tego boją. Teraz jest okazja, żeby stąd uciec. Raz, jeszcze raz, ty. Chodźmy, tylko tracisz czas. Teraz kłopot mamy. Martin celny. Został tylko jeden. Musiał gdzieś uciec. Aha.
No, dwóch na trzech obcych to nie tak źle. Billy, zadzwoń może do mamy i opisz sytuację. Billy? On został na statku. To już koniec, Gantar. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłowicz. Dźwięki i montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński, Diana Katarzyna Kwiatkowska, Jafa Zbigniew Konopka, Billy Cezary Kwieciński, Mamma Elżbieta Jędrzejewska i inni.